Lecimy sobie teraz z tym, co można jeść w czasie Ekadashi. Moi drodzy, wiem, że w poprzednich filmach wprowadziłam Was w błąd, mówiąc o tym, żebyście jedli dużo marchewki. I miało to swoje uzasadnienie w tym, że marchewka bardzo dobrze wpływa na nasz układ pokarmowy. Natomiast tutaj ze stron poświęconych stricte Ekadashi okazuje się, że akurat w dniu Ekadashi marchewki, pomidorów i papryki nie powinniśmy jeść. Oni nam tutaj piszą, że w dniach Ekadashi dozwolone są owoce. Dozwolone są również orzechy, byleby nie były to orzechy ziemne. Mogą to być nasiona słonecznika oraz migdały. Również mogą to być ziemniaki. Zezwalają również na produkty mleczne, o czym nie wiedziałam, cukier trzcinowy, czysta sól oraz pieprz. Piszą nam również, że jednak w tym dniu najlepiej jest zachować całkowity post i powstrzymać się od jakiegokolwiek jedzenia, a jeśli ktoś jest w stanie, to aby powstrzymać się również od wody. Ja Ekadashi wykonuję w taki sposób, że po prostu nie jem nic tego dnia. Piję wodę najczęściej przegotowaną, żeby nie wychładzać układu pokarmowego. Więc najczęściej piję po prostu wodę przygotowaną tego dnia. I tak jak Wam już wspominałam, przed pełnią robię sobie taki trzy dni postu w ramach Ekadashi, natomiast przy nowiu robię sobie tylko ten jeden, jedyny dzień, który wypada na Ekadashi. 11 dzień po pełni, 11 dzień po nowiu. Dajcie znać. Czy Wy również będziecie ze mną stosować kolejne Ekadashi, moi drodzy? Kolejne będzie związane z nowiem i wypada 20... Przepraszam. Nie jestem pewna, czy ono będzie związane z nowiem. Nie jestem pewna. W każdym razie wypada ono 29 czerwca. Macie czas, żeby się przygotować, zebrać wszystkie informacje i zastanowić się nad tym, czy Wy również chcecie, aby Wasze ciało, Wasz organizm zaczął funkcjonować w swoim prawidłowym rytmie, w rytmie księżycowym. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłam i będziecie ze mną 29 czerwca.